chłopcy, tylko bardzo was proszę, bądźcie grzeczni. Aha. O, jesteście! To on? Tak. Cześć, kochanie. Cześć, moja piękna. Chłopcy, poznajcie Artura. Artur, to moi chłopcy, moi wspaniali synowie. Och, ileż ja o was słyszałem. Ty pewnie jesteś Tymek. Tak, jestem. A ty to Dorian? No tak, wiadomka. Och, no dobrze, dokąd idziemy? Mówiłeś, że masz jakąś niespodziankę. Tak, pomyślałem, że pójdziemy do oceanarium. Oceanarium, ale nuda. Jak to nuda? Ja uwielbiam oceanarium. O, no to świetnie, trafiłem z niespodzianką. Och tak, trafiłeś, Tymek kocha przyrodę. Aha, dobra, idziemy. To będzie nuda. Tymek, a ty co masz taki zły humor? Idziemy do oceanarium, skoro je lubisz, czemu się nie cieszysz? Cieszę, ale nie cieszę się, że pan tu jest. Tymek, nie bądź niemiły. Chodźmy wreszcie, ja również chętnie zwiedzę oceanarium. Dzień dobry, jest nas czworo, dwoje dzieci i dwoje dorosłych. Dobrze, poproszę 120 zł. Już płacę. Tymek, czemu masz takie złe nastawienie? Przecież uwielbiasz chodzić do oceanarium. Ale ja nie chcę, żeby on tu był. Przestań, poznaj go lepiej, może go polubisz. No dobrze, kochani, zapłaciłem, to co? Czas na zwiedzanie. Ale to będzie nudne, co ja mam tu zwiedzać? Na ryby mam się gapić. Hej, ty sam jesteś nudny, zobacz ile tam jest okazów w akwarium. Miałaś rację, Tymek naprawdę uwielbia naturę i przyrodę. Oj tak, ryby? Bardzo ciekawy temat dla Tymka. Zaraz się okaże, trochę się podszkoliłem. Naprawdę? Tak, poczytałem trochę o rybach. No cóż, zobaczymy, czy uda ci się go zaskoczyć. Wow, Dorian, zobacz, ale te ryby są piękne, a zobacz na te kolorowe. A co w tym ciekawego? Nuda. Tymek, a wiesz, że ewolucja ryb trwa od ponad 530 milionów lat? Wiem, czytałem o tym. Ach, nie tym razem. Tym razem go nie zaskoczyłaś. No, spokojnie, jeszcze mi się uda. A to co? Ośmiornica? O, Dorian, chociaż coś wiesz. Tak, to ośmiornica, ale piękna. Tymek, a wiesz, że ośmiornice są jadowite? Wiem. Wstrzykują toksyny do ciała swojej ofiary, aby ją obezwładnić. Ale wy jesteście nudni. Och, a tam? Co to jest za okaz? O, tutaj. Ten taki, co pieści prądem. Co to jest? Mamo, ja wiem, to oczywiście węgorz. Mądrala. Tymek, a wiesz, że węgorz to jedna z nielicznych ryb, która potrafi pływać do tyłu? Naprawdę? A to ciekawostka. Tego nie wiedziałem. No widzisz, moglibyście się zagłębić w tym temacie. Może Artur powie ci więcej ciekawostek na temat ryb? Nie, dzięki. Znajdę sobie ciekawostki w książkach. Ach, synku, a zobacz tutaj, jakie piękne ryby. Co to są za rybki? Nie wiem, nie znam wszystkich na pamięć, ale można tu poczytać, przecież są tabliczki. Ach, no chyba nie będziemy się zatrzymywać przy każdej tabliczce, żeby czytać. Spokojnie, my możemy pójść sobie usiąść na ławkę, jeśli chcesz, i poczekać, aż twoja mama i Tymek poczytają tabliczki. No chyba tak będzie lepiej. Chodź, pójdziemy zobaczyć, jakie tu mają pamiątki. No dobra. Tymuś, no i co? Artur chyba nie jest taki zły, jak myślałeś. A, jest tragiczny, nie lubię go. No co ty, interesuje się przyrodą, naturą, zupełnie tak jak ty. No i co z tego, i tak go nie lubię, tata był lepszy.
Och, kochanie, rozmawialiśmy już na ten temat. No dobrze, chodź, poczytamy te ciekawostki o rybach. No, już wolę czytać niż rozmawiać na temat Artura. O, mają tutaj gazetki. Opisują ryby, które są w oceanarium. Serio? Nuda. No tak, dla ciebie to nuda, ale Tymkowi na pewno się spodoba. Chciałbym, żeby on mnie polubił. Tak go nie przekupisz. Ja nie chcę go przekupić, ja po prostu chcę, żeby mnie zaakceptował. Bardzo kocham waszą mamę i chcę się z nią spotykać. Mi nie musisz tego mówić, ja to rozumiem i akceptuję, ale Tymek, och, z nim będzie gorzej. On bardzo tęskni za tatą. Mamo, faktycznie Artur miał rację, tu jest napisane, że węgorze potrafią pływać do tyłu. Tymek, zobacz, kupiłem ci taki magazyn do poczytania. O, a co to? No tutaj masz najróżniejsze informacje na temat ryb, które są w oceanarium. Ale fajnie, dzięki. Kochani, ja już trochę zgłodniałam. Ja też. Mi też burczy w brzuchu. Jedliśmy małe śniadanie. Aha, no dobrze, to chodźmy coś zjeść. Na co macie ochotę? Pizza! Pizza! Och, no dobrze, może być pizza. Pół godziny później. Chłopcy, byliście tutaj kiedyś? O nie, nie byliśmy. Co to za pizzernia? Wow! Tak myślałem, że wam się spodoba. Ale tu jest fajnie, nie do wiary, jak kolorowo. Jak neonowo, kosmicznie. Chłopcy, może zajmiecie tutaj sofę, tam jest wolne miejsce, a ja i Artur pójdziemy zamówić pizzę, okej? Dobra! Teraz tu zaskoczyłeś nas wszystkich, nigdy tutaj nie byłam. Hej, Tymek, fajnie tutaj, co? No, jest czadowo, nigdy nie byłem w takim miejscu. Jest tutaj bardzo kolorowo, podobają mi się te wszystkie neony. Zobacz na to! Tu można pograć! Chodź, zagramy! He, dobra! Tylko wiesz, że cię pokonam! Jasne, jasne, chciałbyś! Tymek, powiedz mi, polubiłeś tego Artura, czy nie bardzo? No, może troszeczkę go polubiłem. Ja myślę, że jest w porządku. Przestań, nie jest aż tak w porządku. Zresztą nie znamy go. To dopiero pierwszy dzień, jak go poznaliśmy. No tak, ale zobacz, jaka mama jest z nim uśmiechnięta i zadowolona. To chyba najważniejsze. Tak, to prawda. Mama jest przeszczęśliwa. Ale to też dlatego, że my tu jesteśmy. No, ale mamie ten Artur bardzo się podoba. Myślę, że mama jest mocno zakochana. Tylko żeby nas przez to nie przestała kochać. Głupoty opowiadasz, Tymek. Dobra, teraz cię pokonam w grze. Jasne, jasne, chciałbyś. Jesteś cienias, nie dasz rady. Już ja ci pokażę, Tymek. Chłopcy, pizza zamówiona. Musimy poczekać około 40 minut. To co? My mamy zajęcie. Będziemy teraz grać. Tu są maszyny. Tymek, słuchaj. Wkrótce jest takie spotkanie archeologiczne. Może chciałbyś pójść ze mną? Jakie spotkanie archeologiczne? Gdzie? W lesie. Będzie super. Można nawet zostać na noc, ale nocka pod namiotem, to nie wiem, czy będziesz chciał. Tymek, to coś dla ciebie. Przecież ty uwielbiasz nocki pod namiotem. Och, ja zostaję w domu, mówię od razu. No ale że ja bym miał sam... Z Arturem pójść? A czemu nie? No przecież nic ci nie zrobię. No nie wiem, zastanowię się. Będą poszukiwania kości i będzie można zbudować z nich szkielet. No, raczej będę chciała, ale jeszcze nie wiem. Ha, jasne, jasne, Tymek, przecież jesteś już mega podekscytowany, na pewno nie będziesz mógł się doczekać. No nie ukrywam, że uwielbiam archeologię. W takim razie zastanów się, Tymuś, i daj znać Arturowi, bo trzeba wykupić bilety. No dobra, będę chciał pójść. Super, nie mogę się już doczekać. Jesteście ciekawi, czy ta archeologiczna wyprawa będzie ciekawa i czy Tymek polubi w końcu Artura?
subskrybujcie kanał Tokaland i bądźcie na bieżąco z każdą nową historyjką Toka Boka. Zapraszam Was również na mój drugi kanał, Bajolanki. Tam też znajdziecie mnóstwo ciekawych historyjek Toka Life World. Do usłyszenia, kochani, w kolejnych odcinkach. Pa!